kochanie. Cześć, mamo. Jak ci minął dzisiaj dzień? Dobrze, mamo. Nawet nie wiesz, ile się dzisiaj rzeczy działo. Wyobraź sobie, mamo, jak dzisiaj wróciłam ze szkoły, to poszłam z tatą na grzyby i tam spotkałam muchmuch grzybaszki. Kogo spotkałaś? Muchmuch grzybaszki, mamo. No wiesz, mamo, one mieszkają na leśnej polanie. One mają bardzo dużo przygód. O, patrz, tatusiu, ten grzyb chyba jest jadalny. O nie, córeczko, ten grzyb chyba jest trujący. A po czym poznać, że ten grzyb jest trujący? Bo trujący grzyb ma blaszki, a nie trujący po prostu ich nie ma. Pamiętajcie, dzieci nie powinny jeść grzybów. Blaszki, blaszki, blaszki. Zaraz, blaszki? Przecież blaszki mają moje ulubione postacie w serialu Much, Much i Grzybaszki. Ale wiecie co? One wcale nie są trujące, tylko miłe. Tut chyba mieszkają grzybaszki. Jak cię? Ho, ho! Nie! Popatrzcie, jaki śliczny. Wiesz, tatusiu, kiedyś grzybaszki szukały sokołu żuka. Żuka? Przecież wam mówiłam. One są nieśmiałe i potrafią się doskonale ukrywać. Te sokożuki są wyjątkowo niezwykłe. Hej, to wy też słyszeliście o sokożukach? O! Według legendy są pewne triki, dzięki którym da się znaleźć sokożuka. Pierwszy z nich to skakać zamiast chodzenia. Skakać? Dokładnie. A druga rzecz, którą można wtedy robić, to krzyczeć hip hip i łup łup. Czyli tak hip hip i łup łup. Hip hip, łup łup, hip hip, łup łup. Patrz, tutaj jest pod grzybek. Krata? Krata? Nie, to jest, kochanie, bardzo rzadki. Mogę? Możesz, bardzo rzadki grzyb. Kozak biały, tak się nazywa. O, zobaczcie, to jest głomakarz. Gozienica była. A potem poszłam z Matyldą pograć w piłkę, bo kaczor powiedział, że dziewczyny nie umieją grać w piłkę. Chcesz się przekonać, kaczorku? No to spoko. Miałaś dzisiaj bardzo dużo wrażeń, Kalinko, wiesz? A co ty tutaj robisz, powiedz mi? Rysuję. Pani nam kazała do szkoły narysować swoją ulubioną postać, więc narysowałam. Dużo swoich ulubionych postaci, więc narysowałam kartonito. Kalinciałam, to jest najpiękniejszy rysunek, jaki widziałam, wiesz? Dziękuję. Ale teraz, kochanie, jest już bardzo późno, więc musimy się spakować i idziemy spać. Dobrze? Spakujemy tutaj do plecaka, spakujemy naszą pracę, włożymy do książki, żeby nam się nie pomyliła. Dobra. Co jeszcze mamy spakować? Bidon? Tak. Dobra. Masz już wodę, bidon. Tu włóż go sobie, jest dobrze zakręcony, daj, sprawdzimy. To teraz czas, żeby przygotować ubrania. Tak. Patrz, mamo, przygotowałam sobie spodnie i bluzkę na jutro do szkoły. Taką koszulkę. Pokazuję taką. A jeszcze na dodatek spodnie z kartonito. Z kartonito? O rana, kto ci poprzyklejał to? Ja poprzyklejałam sobie takie fajne naszywki z kartonito. Wow, super, to będziesz wyglądać cudownie. No to co, ubranie mamy gotowe? Spakowana jesteś? Tak. To teraz co, idziemy spać? Tak, jeszcze piżamkę muszę przygotować i jestem już gotowa do spania. Tyle przygód co ja,
to oglądajcie Kartonito. Codziennie od 8 do 14 w Bumerangu. No to pa! A! I subskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie, odcinki Kalinki. No to ja idę spać. Dobra?